Siemano widzowie, przyszedł ten czas w końcu pokazać wam, co zostało mi, co może zmienić właściciela. Od razu mówię na początku, bo mało kto ogląda do końca. Kontakt e-mail w sprawie roślin, tak? Welutiny, jak ktoś przyjedzie na miejsce, welutiny dostaje gratis. Przy okazji, wiecie o co chodzi. Idziemy do szklarni. A więc tak, od czego by tu zacząć? Wianeczniki. To są wianeczniki, te małe. Plumerie. Będą plumeryjki, ale chyba tylko 3 sztuki. Wiem, znowu pełno doniczek. Nie czepiać się. Teraz tak. Małe to tam kij. Ja se któreś zostawię, ale ta plumeria. Też wyjazd. Może zmienić właściciela. Papaja. Tamta spora, która w tamtym roku już miała kwiaty, ale nie zdążyła zaowocować. Ewentualnie ta papaja. O, ta większa tutaj. Ta, co jest już formowana, czyli nisko będą owoce. Która jest z tych papaj? Tak samo tamta plumeria, jedną dużą sobie zostawiam, bo za dużo ich mam po prostu, musicie. Zrozum, tato, ja już potem nie będę miał gdzie tego zimować praktycznie. Czekajcie, jeszcze. Ta cała musella, bo ja mam też sporo museli, musele z odrostami, tak samo. Coś dla kobietek, begonie takie inne, odmiany kropkowane. Pałczychy oczywiście. Zobaczcie, mam tutaj rugmansję, ale co chwilę ślimaki je jedzą, ale jakby coś to są. Tamarillo tak samo, zobaczcie, wpadł ślimak, ale to spoko, to sobie poradzi i dalej będzie rosło, nie? Idziemy dalej. Teraz tak, kolokazja jadalna, na pewno, chociaż nie wiem, pomyślę jeszcze, ta wielka, szkoda mi. Kolokazja olbrzymia. Możliwe, że ta też wyjedzie, bo też mam zapas, to tam sobie rośnie. I mam małych sporo jeszcze takich kolokazji olbrzymich. O, patrzcie, to. Tu mam kolokazje jadalne ze swoich bulw, nie ze sklepu. To czekam też, aż podrośnie trochę. No i tu perełki trochę. O, patrzcie. Raczej to jest sikimensis. Pytaliście, mam, już rośnie. Jest spoko, gruby, żyje. Z tyłu też już wypuściło liścia byle jakiego, ale żyje. Musa Daiyao, sztuk raz. Tam jest Musa Yuanensis, ale chyba sobie zostawię. Ta wielgachna plumeria, one mają około 2 metrów. To mówię, tu jeszcze ktoś ma jakieś, nie wiem, ogrody botaniczne, konkretne oranżerie, busa pakować i dzida. Najlepiej przyjechać, gmina Markusy, przypominam. Zresztą... Czekajcie, bo mi coś wyskoczyło. No. Kontakt, tak jak mówiłem, pod filmem. Tu macie. Ta Waszyngtonia też. Też wyjedzie. Mam tamtą wielką lafiryndę. Nie potrzebuję też tej Waszyngtonii. Co to było jeszcze? Nie, to nie, to nie. Pomidory też. Żartowałem. Zobaczcie, jak słabo wygląda ten. Kurde, zapomniałem. Na filmie pewnie napiszę. Wianecznik. Ten większy. Tego sobie zostawiam, wianecznika. Tu też kobyła idzie. Nie patrzcie na ziele. Konkretne ma, wiecie, zaplecze korzenne, nie? No i coś tu z welutin, o. Coś tutaj jest z welutin. Z bananków. W sumie. Jakby ktoś chciał jakąś większą ilość. Tyle. Ogórki trzeba podwiązać. Tyle na tą chwilę. Kurde, jeszcze gdzieś basiok był, ci wam powiem. A, tu jedno padło, Daiyao. Burmens Blue nie chce wystartować. Coś tam. Nie mam jednak basioków. Bo przecież nie wzeszły w tamtym roku. No, to wiadomo, to już zostaje dla mnie, to jest, kurczę, Blue Java, ten pięknie rośnie, skubany Musa Textilis, no i ten pięknie rośnie, Musa Zebrina Royo, no ale niestety nie mam odrostów i tak dalej. Także śmiało piszcie na maila, wytłumaczę co i jak, najlepiej bierz Balbusa, bierz to wszystko, na raz dogadamy się. No, także taka sytuacja, ten... Brugmansję też mówiłem, no. Spoko. Spoko loku. Chyba na dworzu. A, czekajcie, perełka jeszcze. Perełeczka. Tak jak mówiłem, tam nieraz rzucałem w społeczność. To. Ta piękna kolokazja. Olbrzymia. Nie, alokazja Kalidora. To już piękny listek wyszedł. Te są wcześniejsze, to jeszcze takie zagłodzone. To już jest, mówię wam, bydle. Przypominam, że to nie są rośliny za darmo. Za darmo. I proszę nie pisać,
że najlepiej za darmo, no bo ludzie, niech się niektórzy opamiętają, to tyle pracy co i wysiłku, żeby doczekać się takich okazów, to sobie ludzie nie zdają sprawy. Nawet nie ma sensu pisać do mnie maila, bo ja po prostu nie będę odpisywał na jakieś takie, wiecie, złotówkę zejść albo coś. Nie, no słuchajcie, to trzeba być poważnym już, bez kitu. O, brugmansję cisną. Elegancja Francja. No, ja mam tutaj jeszcze tą kalidorę. Widzicie, jeszcze dwa odrosty, ale raczej nie będę ich odcinał. Dlatego tamta mi już jest niepotrzebna, bo będę miał z tych znowu. O, powolutku liście już się ładne robią. No, to jest zimy, nie? To taka kupa jest. Dobra, wieje zimno. Dzisiaj trochę tak trzymajta się i do zobaczenia.